Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa Animania i dodaje nam nowe, w sumie nie nowe zwierzęta, to znaczy nowe też, ale po prostu stare zwierzęta, które są w Minecrafcie, wyglądają jak nowe, mają nowe rasy i mają nowe zachowania. Trzeba im dawać odpowiednie jedzenie, odpowiednio o nie dbać i tak dalej. No i są też nowe zwierzęta typu na przykład chomiki albo jeże. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Dla tych z Was, którzy nie byli, nie widzieli zapisów z sobotnich live'ów, krótkie przypomnienie, są nagrody za najlepszą pracę w Teamwork. No i poszczegóły zapraszam do opisu pod filmikiem. No a teraz sobie pobierzemy i Animania pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu jesteśmy na stronie opisowej, bardzo, bardzo długiej, wszystkiego się tutaj na tej stronie dowiecie. No nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2. I tutaj poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również jest link w opisie do filmiku. No i tutaj też oczywiście nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj. Jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy, tak jak poprzednią wersję Minecraft 1.12.2. I tutaj stąd, to jest wersja beta, tutaj stąd poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół pobieramy plik, który nas interesuje. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 1179. I ja w tym filmiku instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2555 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować, jak doinstalować do niego Forge'a w filmiku Minecraft mody i SK Launcher. Jak zainstalować launcher non-premium, SK Launcher i mody. Oczywiście link do tego filmiku jest również w opisie pod filmikiem, który właśnie oglądacie. OK, co musimy zrobić, by zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pobrane pliki do folderu mods. Mamy je tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2555, tak jak wspominałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Zanim nam się uruchomi strona startowa gry, zapraszam Was serdecznie do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. OK, uruchomiła nam się strona startowa gry, zatem wchodzimy w moc i gdzieś tutaj mamy animanię i mamy ten drugi plik. Tutaj, Craft Studio. OK, gotowe. Wchodzimy w single player i nie musimy tworzyć nowego świata, ponieważ zwierzęta nam się zamienią na te pseudonowe. Zatem wchodzimy w nasz wybrany świat i czekamy. Czekamy. O, i tutaj zawsze były owce, jak wchodziłam na ten świat. I teraz owszem, też jest owca, ale o taka o. Taka owieczka. To jest owca dorosła, najedzona, jak widzicie. Tutaj jest napisane well fed, czyli jest najedzona, fed, well fed. OK, no i możemy sobie
zobaczyć, wejść do E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy wszystkie itemy związane z tym modem i wszystkie właśnie spawny tych zwierząt. Jak widać są łódka, żabie, zatem żaby też gdzieś tutaj będą. Cóż tu jeszcze, pawie pióra, zatem pawie będą, jedzenie dla chomików, tak się robi, że trzymam na tym strzałkę, klikam R jak robak i tutaj mamy albo z trzech takich samych nasion, albo z trzech różnych nasion mamy jedzenie dla chomików. Tu mamy wóz dla konia, znaczy taki, który można do konia podłączyć, tak się go robi. Koła też można zrobić w ten sposób. Mamy trufle, które jedzą świnki. Mamy gdzieś tutaj... Ej, jak nam się pojechało daleko. Mamy gdzieś tutaj koryto. Tak się je robi. Mamy tutaj błoto. Tak się robi błoto. Mamy kółko dla chomika, żeby sobie pobiegał. Także tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia. No i to jest dorosła owca. A tam co się dzieje? Zające się kochały. Miłość sobie wyznały. Najedzone są, ale ma wąsy. To jest pan zając, a to jest pani zającowa. Okej, zróbmy sobie gamę modę. Jeden. Polećmy sobie gdzieś tam, zobaczymy, co tutaj jest jeszcze ciekawego. O, tutaj mamy barana i owcę. Wszystko najedzone. Tutaj co jest? Mała owieczka. Oczywiście dźwięki również wydają odpowiednie te stwory, ale niestety akurat dzisiaj znowu nie działa mój dźwięk w komputerze. Nie wiem, o co chodzi z tym dźwiękiem. Raz jest, raz go nie ma. Jak widzicie, tu jest mały koń i jest growing time 716 sekund, także on jeszcze 712 sekund będzie rósł. Także to też nam tutaj pokazuje. Tutaj gdzieś powinny być kurczęta jakieś. Były, nie ma. No trudno. Tutaj są konie. Krowy gdzie są? Halo. Cóż tu mamy? Cały czas konie. A tutaj coś mamy? Coś tu mamy. O, tu mamy krowy. Jest mała krowistość tutaj. Dzień dobry, krówko. Jeszcze 1199 sekund będzie rósł ten krów. Tutaj mamy duże krowy. To jest krowa. Gdzieś tutaj powinien być byk. To jest też krowa. To krowa. Może tutaj wśród tych będzie byk. Tak, tutaj mamy byka. Okej, jest byk. Także jak widzicie, są całe rodziny. No i trzeba się nimi odpowiednio zaopiekować. Dać im na przykład korytko. Korytko jest tutaj korytko. Do korytka wrzucić siano. O tak, i będą mogły sobie jeść. Do drugiego korytka można im wrzucić wodę i będą sobie mogły. Także można dbać o zwierzęta. Okej, no to jak widzicie, mod działa. To ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności. Wchodźcie na stronę aniapg.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie, było już. I oczywiście zapraszam Was na Discorda. Również zapraszam Was na live'y. I oczywiście do mojego sklepu również Was zapraszam. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!